19. Zapraszamy na Energy News. To był tydzień pełen wrażeń. Chris Kojder, witam gorąco w ostatnim w tym miesiącu wydaniu Energy News. W tym tygodniu w naszym parku rozrywki odbyły się dwa potężne projekty. Energyland EDM Festival, czyli pierwszy z 8 muzycznych projektów w tym sezonie, oraz impreza towarzysząca z okazji Dnia Matki. Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się zarówno jednego, jak i drugiego dnia. No i mam nadzieję, że będziecie przybywali także z okazji innych świąt i wydarzeń do Energylandii. O szczegółach możecie przeczytać w zakładce wydarzenia na naszym facebookowym profilu. Ale dziś w Energy Newsach nie o wydarzeniach muzycznych, o towarzyszących, nie o rollercoasterach, lecz o jedzeniu. Mianowicie skupimy się na naszych punktach gastronomicznych, a jest ich naprawdę sporo. Spośród naszych punktów gastronomicznych ogromną popularnością cieszą się ociekające kurczaki. To właśnie tutaj możecie kupić pyszne burgery, nuggetsy czy frytki. Pozostając w Bajkolandii, nieopodal znajdziecie lody i czekoladę, czyli pyszną cukiernię, w której znajdziecie wiele smakołyków. W centralnej części naszego parku znajduje się Skandynawia, czyli restauracja, w której znajdziecie zarówno zupy, dania obiadowe, jak i desery. Energylandia pomyślała także o amatorach fast foodów. Specjalnie dla nich otworzyliśmy Azteca Kebab, Super Hot Dog, a także Frytkomanie. Dla entuzjastów grilla przygotowaliśmy punkt Hot Chili. Smakosze ryb też znajdą tutaj coś dla siebie. To właśnie dla nich otwarta jest tawerna. Osobiście polecam Wam łososia z musem chrzanowym i oczywiście ryż z warzywami. A to wszystko w Skandynawii, czyli w największym punkcie gastronomicznym w naszym parku. Aż ślinka cieknie. Jak widzicie, w naszym parku głodni nie tylko wrażeń znajdą miejsce dla siebie. I to tyle w tych Energy Newsach. Do zobaczenia w czerwcu.